A wy zostajecie ze mną, z czego się bardzo cieszę. Słuchajcie, ten rozkład jazdy mamy naprawdę kosmiczny, niezwykle napięty, więc oprócz tej wyspy kulinarnej mamy jeszcze jedną i na zmianę wahadłowo kolejne ekipy, co około pół godziny będą się przygotowywały do kolejnej kulinarnej rundy. Ja mam dzisiaj zajęcie i zadanie niezwykle wdzięczne, ponieważ będę mógł śledzić i przyglądać się ludziom, którzy myślę, że w dziedzinie zdrowego żywienia wiedzą w Polsce najwięcej. I już za moment razem ze mną pierwszy gość, człowiek, który napisał książkę, którą przyznam się, że sam chciałem napisać. Przewodnik po kuchni, która zmienia świat. Ale myślę, że ta osoba ma dużo większe kompetencje, żeby na ten temat mówić niż ja. Ewa Ługowska jest ze mną. Super, bardzo serdecznie zapraszam. Żółw, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kuchnia zmieniająca świat, to jest jaka kuchnia? To jest przede wszystkim zdrowa kuchnia dla naszego organizmu. Wszystko, co jest zdrowe dla nas, jest zdrowe również dla planety. Czyli żywność nieprzetworzona, przede wszystkim roślinna, pełnowartościowa, pełne zboża, kasze. A ja tutaj... Myślę, że na tym możemy oprzeć się, to są podstawy, to jest basic, a później możemy wchodzić w meandry. A jak szukacie więcej informacji, to koniecznie sprawdźcie tą książkę. Misa Mocy, przewodnik po kuchni zmieniającej świat. Tak się też nazywa twój blog. Misa Mocy. Tak. Misa Mocy. I to sobie wszyscy wdrukowujemy, ale naprawdę muszę ci powiedzieć, że jak wczoraj i przeglądałem tą książkę, i przeglądałem Instagrama, to byłem bardzo zainspirowany taką, mam wrażenie, tak jednak pozytywną wizją świata i też tyloma rozwiązaniami, takimi, które można faktycznie na co dzień zastosować w kuchni, jak kompostowanie i kiełkowanie i uprawa warzyw, cała masa rzeczy. Tak, właśnie szukam tutaj jeszcze kiszenie, co jest w ogóle niesamowitą metodą przechowywania warzyw, znaną od wielu, wielu lat, wieków, tysięcy lat. I tutaj mam na przykład pomidorki, zielone pomidory, które normalnie pewnie większość osób, jeżeli nie dojrzeją, wyrzuca. A tymczasem one znakomicie smakują, ukiszone właśnie taką metodą taką samą jak ogórki kiszone po prostu. Litr wody zagotować, dodać łyżkę soli. Koperek, chrzan, można tam jeszcze dodać jakieś przyprawy, gorczyca na przykład. Zalewamy, zakręcamy, odstawiamy i po trzech dniach już możemy sobie małosolne pomidorki podjadać. Super opcja. Nie mam sumienia zawierać Ewie czasu, bo ona jest absolutnym mistrzem w dziedzinie... Widzę, że już palniki rozgrzałeś. Tak, w dziedzinie warsztatów, zarówno takich na żywo, jak i online, więc koniecznie śledźcie jej media społecznościowe. Ja tylko chciałem wam powiedzieć, że za moment kolejne warsztaty za pół godziny i możecie też kliknąć w specjalną zakładkę. W tej zakładce są przepisy, więc tak, gdybyście chcieli gotować równolegle z nami, a nie udało wam się jeszcze ogarnąć tych produktów na te dokładnie warsztaty, to klikajcie w kolejne i śledźcie nasz program. A tymczasem będziesz robić? Zrobię omlet, taki super białkowy, dlatego że większość osób uważa, że dieta wegańska ma niedobory białka. Tymczasem jest to nieprawda, po prostu jest to nieprawda. I druga rzecz, bardziej dla smaku roślinnych historii, to będzie jajecznica z kalafiora, ale dodamy też tam troszkę białeczka, trochę strączków. Okej, i rozumiem, że będzie też czas, żebyś opowiedziała o roślinnym nabiale, o kiszeniu. Ja mam nadzieję, czy możemy przedłużyć do dwóch godzin? No i jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, jak już jesteśmy przy Ewie, bo to jest naprawdę skarbnica wiedzy, bezglutenowe pieczywo to jest chyba coś, z czego jak dla mnie ty słyniesz i taka dziedzina, która wydawać by się mogła absolutnie niezwykła. I co, taki chleb jest bez mąki? Nie, no jest z mąką. Z mąką, ale? Bezglutenowo. Ale bez gluten. Autorska. Autorska mieszanka mąk, tutaj jest pełnoziarnisty, mnóstwo ziaren, 200 gramów różnych ziaren, więc jest super wartościowy i też ma to białko i mnóstwo wartości odżywczych. Ale oczywiście można też taką wersję light. No ale ja o tym mogę opowiadać, także nie zaczynaj tego tematu. Zostawiam was w takim razie jeden na jeden, my się widzimy za jakieś pół godziny. Tymczasem trzymam kciuki i do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Aj. Dobra, to my zaczynamy. Patelnie mam już rozgrzane. Pierwsze, co będę chciała zrobić, to omlet z mąki ze strączków. Tutaj mam 60 gramów. O, tutaj sobie zastosuję od razu ten pojemniczek. Przygotowałam. Wchłonięta. 60 gramów mąki z ciecierzycy, do tego dodaję dwie łyżki, mamy piękny bałagan, doskonale, dwie łyżki proszku do pieczenia, łyżkę
oleju. Możemy sobie dosłodzić dowolną substancją słodzącą. Ja użyję akurat erytrol, dlatego że ma niski indeks glikemiczny, no i nie ma kalorii. Znaczy kalorie ma, ale nasz organizm nie przyswaja tej substancji, jest całkowicie wydalana. Dosładzam i można dodać trochę soku z cytryny, żeby jeszcze dodatkowo pobudzić pracę proszku do pieczenia, a przy okazji trochę podkręcimy smak. I mleko, około 80 ml. Strzelam na oko. Zobaczymy, wymieszam. Zobaczę, jaka jest konsystencja. I to jest szybka propozycja na zdrowe śniadanie. Do tego będzie oczywiście sporo dodatków, ale to za chwilę. Jeszcze muszę dodać mleka. Patelnię mam bardzo rozgrzaną. Za chwilę przykręcę moc grzania, żeby omlet nam się nie spalił, a usmażył. I to jest taka wersja na słodko, ale można równie dobrze tą mieszankę zastosować w wersji wytrawnej i zamiast słodzika dodać do tego na przykład rzodkiewkę, można dodać cebulkę, czosnek, sól, oczywiście pieprz, wędzoną paprykę w proszku, drożdże nieaktywne, to też jest super historia dla wegan w sytuacji, kiedy chcą troszkę posmakować tego sera żółtego, no ale oczywiście w wersji wegańskiej, a drożdże nieaktywne smakują właśnie bardzo podobnie jak żółty ser. No mam nadzieję, że taka konsystencja wystarczy. Zaraz okaże się wszystko w praktyce. Patelnia jest rozgrzana, będę potrzebowała pokrywki, odrobina oleju. Olej oczywiście musi być przeznaczony do smażenia. Delikatnie smaruję, nie będzie tutaj zbyt tłusto. Szczekapkę, posmaruję też brzegi, żeby nie przywarło. Sprawdzam temperaturę, jak tu grzeje. Dobrze, zobaczymy. I wlewam masę na patelnię. Ponieważ będzie potrzebował nasz omlet trochę czasu, żeby wyrosnąć, to ja go tak zostawię pod przykryciem. I niech się usmaży. Rozprowadzam jeszcze. Średnica patelni to około 16 cm. Przykrywam i jeszcze, o, teraz będzie dobrze. A tutaj, na tej patelni zrobię jajecznicę z kalafiora i do tego mam już starty kalafior. To jest, ja te oczka nazywam średnimi, to jest dość drobno starte, ale nie tak, żeby puszczał od razu wodę. Do tego zrobię skwareczki. Skwarki zrobię z wędzonego tofu. Zaraz sobie pokroję. No i dodatki. Na patelnię sprawdzam, tutaj mi chyba Grzegorz poprzykręcał na minimum. Rozkręcam na maksimum. Niech się grzeje. Zrobię skwareczki z tofu, czyli pokroję je w kosteczkę. Dość drobno. Tak jak Państwo wyobrażają sobie skwarki, to właśnie taka kostka ma być. Ponieważ tofu wędzone ma w sobie smak wędzonki, to podkręci nam smak jajecznicy i dla osób, które lubią dania mięsne, będzie fajną alternatywą. Tutaj patelnię mamy już delikatnie rozgrzaną. Odrobina oleju. O, tak, teraz już się rozgrzała, już to czuję. Na powiedzmy rozgrzany olej wrzucam tofu, jest rozgrzany. Teraz mi się to podoba. Skwierczy, jak prawdziwe wymieszam. W momencie, kiedy będzie czuć intensywny zapach wędzonki, kiedy ten aromat fajnie nam się uwolni, wtedy dopiero dodamy pozostałe składniki.
Mam nadzieję, że Państwo pobrali już przepis i smażą razem ze mną. Wspólnie gotujemy. Pięknie, podsmaża się. Do jajecznicy dodamy kilka przypraw. Jest to sól kalanamak, która w zapachu i smaku przypomina gotowane jajko. I w kuchni wegańskiej fajnie sprawdza się jako właśnie taki dodatek, gdzie potrzebujemy smaku gotowanego jajka, na przykład żurek albo właśnie jajecznica. Kolor da nam kurkuma. Tutaj jeszcze podkręcimy wędzoną papryką w proszku i czosnek trochę w łagodniejszej, aczkolwiek bardziej intensywnej smakowo wersji, czyli czosnek granulowany. Jeżeli będzie za mało słone, to dodamy jeszcze odrobinę soli. Bardzo prosty przepis, bardzo proste danie, a efekt mam nadzieję, że będzie przepyszny. Zaraz przetestujemy. Dobra, już widzę, że tutaj patelnia mi się ładnie rozgrzała. Przykrywka, tutaj pokrywka na patelni jest po to, żeby omlet szybciej się usmażył i jednocześnie smażył się też na górze. Taki trochę piekarnik robimy temu omletowi. Myślę, że tak będzie ok, też żeby te skwareczki nie były zbyt twarde. Do tego dodaję przyprawy, odrobinę wędzonej papryki w proszku. Bardzo fajnie podkręca smaki w kuchni wegańskiej. Bardzo, bardzo polecam ten smak wędzonki, za którym tęskni wielu mięsożerców i bez którego nie może się obejść. Można tak trochę oszukać kubki smakowe. Taki trochę mięsny smak, a jednak danie roślinne. W 100%. Wymieszam, żeby przyprawy, wymieszam przyprawy razem z olejem, wtedy będzie łatwiej mi rozprowadzić je na kalafiorze. Piękne skwareczki, no teraz to już po prostu jak oryginał. Dodaję kalafior. Wymieszam. W razie potrzeby dodam więcej oleju, ale w wersji bardziej fit można dodać również wodę. Już nabiera jajecznego koloru, zaraz zobaczymy jak ze smakiem, czy może jeszcze więcej soli kalanamak. Zawsze dodajemy przyprawy do smaku. No, ja tak robię. Nie stosuję się do końca według przepisu, bo jednak te przyprawy mają różną intensywność. Mam już kolor jajeczny. Przykręcę trochę moc grzania. I mam nadzieję, że na chwilę oderwę się od palników i będę Państwu mogła trochę opowiedzieć więcej o tym, co przyniosłam. I jak przechowywać żywność, co zrobić z resztkami, które nam zostają. Muszę jeszcze sprawdzić omlet. Na górze jest już ścięty. Pięknie wygląda, prawda? Teraz mogę go spróbować przekręcić. Zobaczymy, czy nam nie przywarł. Może tak. Jest. Wersji na słodko tym razem, ale może uda mi się namówić Państwa do zrobienia również wersji wytrawnej. Bardzo polecam, proszę, tu już jest podsmażone, już teraz nie przykrywam, zmniejszam maksymalnie moc grzania, niech się podpiecze z drugiej strony. Pięknie nam urósł, wygląda jak biszkopcik. Tutaj niech się jajecznie podgrzewa, dodam jeszcze odrobinę oleju. Myślę, że da nam trochę siły, energii na cały dzień.
najwyżej drugie śniadanie będzie mniejsze. Dobra, tu nam się smaży. A teraz, mili Państwo, co my tu jeszcze mamy? Do omletu wegański nabiał, to jest serek na bazie tofu, można go zrobić również na bazie nerkowców, to wszystko jest opisane w przepisie, proszę pobrać przepisy. Do tofu dodajemy sok cytryny i słodzik, tak żeby powstał smak serowy. Da się to tak doprawić, żeby uzyskać ten właśnie smak. Mogą być to nerkowce, jeżeli nie lubią Państwo nerkowców, bądź ktoś ma może nietolerancję pokarmową, to mogą być również migdały. Wcześniej trzeba orzechy namoczyć, to jest ważne, minimum 8 godzin, tak żeby nam spęczniały i można było je dobrze zblendować. Można również taki nabiał robić probiotyczny z kultur, żywych kultur bakterii. Wtedy on fajnie nam fermentuje i jest ta naturalna kwasowość, którą znamy z nabiału odzwierzęcego. Troszkę tutaj podkręcę. Zaraz będę próbować. Natomiast do jajecznicy przygotowałam rzodkiewkę. Rzodkiewkę przechowujemy w lodówce. Spróbuję odkręcić tak, żeby się nie zalać. W lodówce, w wodzie. Dzięki temu ona bardzo długo utrzymuje swoją świeżość. W taki właśnie sposób wstawiamy do lodówki i można sobie pojedynczo wyjmować. Natki rzodkiewki absolutnie nie wyrzucamy. Można z niej zrobić pesto. Bądź właśnie taki zielony sosik, którym polejemy naszą kanapkę. Ten sos bardzo podkręci smak. To jest tak, już podaję składniki. Natka rzodkiewki, odrobina czosnku, tyle ile Państwo lubią. Jedni lubią dużo czosnku, inni mniej. Natomiast na śniadanie może jednak ta wersja minimalistyczna. Do tego, do czosnku jeszcze oliwa z oliwek, około 50 ml i sól. Można przechowywać w zamkniętym słoiczku. W zamkniętym słoiczku, myślę, że tydzień to wytrzyma spokojnie. Okej. Kalafior. Z kalafiorem zazwyczaj kupujemy również liście. Liści absolutnie nie wyrzucamy. To jest kapusta. Te młode listki można dodawać do zupy. Te grubsze do wywaru warzywnego. To się świetnie sprawdza. Kapusta w wywarze warzywnym znakomicie podkreśla smak. Ten wywar wtedy jest dużo, dużo głębszy w smaku. Okej, muszę spróbować. O, tu mam widelczyk. Ale pyszne. Ale muszę dodać jeszcze kale na mak. Odrobinę. Tak, z pół łyżeczki. Więcej będzie tego jajecznego posmaku. Ale skwarka chrupiąca. Palce lizać. Szczypiorek. Jajecznica bez szczypiorku? Nie ma takiej opcji. Szczypiorkiem można tylko posypać jajecznicę, ale można też dodać i chwilę podsmażyć. Wtedy jajecznica też zyska ten szczypiorkowy smak. Trochę szczypiorek też złagodnieje. Nie będzie tak intensywny, cebulkowy. Teraz już naprawdę zrobiłam się głodna. Tutaj omlet już wyłączam. OK. Dodam szczypiorek do jajecznicy. Też dobrze jest w kuchni roślinnej dodawać takie dodatki, które kojarzą nam się z konkretną potrawą. I tutaj w przypadku jajecznicy akurat są to skwareczki, no i właśnie szczypiorek. Myślę, że jest już gotowa. Wyłączam i serwujemy. O, jeszcze szczypiorek. Gotowe.
omlet. Cieplutki. Na omlecik troszkę twaroszku, albo dużo. Co kto lubi? Może być więcej. Albo jeszcze więcej. Ok. Powidła śliwkowe. Myślę, że większość z Państwa ma powidła śliwkowe i to domowej roboty w domu. Będą idealne. Trochę powideł. Powidłami. Te są bez cukru. Okej. Myślę, że nie ma osoby, która nie lubi powideł, także możemy sobie tutaj pozwolić na małą sobotnią rozpustę. I możemy dodać listki mięty. Ja tu mam taką miętę, mniej znaną odmianę. To jest bardzo taka mięsista, grube są bardzo listki. Jest bardzo aromatyczna. Posypujemy omlecik. Voilà. I możemy zająć się teraz jajecznicą. Chlebek. Pełne ziarno? Lub jasne. Do wyboru. Na pieczywko wykładam jajecznicę. Super. Teraz polewam naszym zielonym sosem. Muszą Państwo spróbować tego sosu, tego się nie da opisać. To jest doskonały smak. Można też taki sosik dodawać do obiadu, do kotlecików warzywnych, do makaronu. Coś wspaniałego. I co jeszcze? Mogą być pomidorki. Ale ja dodam rzodkiewkę. Chwilę odstawię, żeby tutaj sobie zrobić miejsce. Też rzodkiewka ma piękny kolor, także fajnie nam urozmaici też te walory nie tylko smakowe, ale i estetyczne. Grzegorz? Masz chyba wbudowany jakiś zegar, mam wrażenie, bo czas jest, słuchajcie, naprawdę niesamowity. 24. Więc 24 powtórka, minuty. Powtórka, potrafię to zrobić 15. No, naprawdę niesamowite. Ja mam wrażenie, że jest potrzeba w ogóle nowych szkół gastronomicznych z zupełnie nowym myśleniem i podejściem do gotowania. Tak. Bo powiem ci szczerze, że wiesz, ucząc się gastronomii, mam wrażenie, że ta cała francuska, ale też i japońska, i hiszpańska, też polska kuchnia jest zbudowana na zupełnie innej filozofii kulinarnej. I nagle się okazuje, że... I to też jest ciekawe, bo dużo jest kontrowersji dookoła tego, czy coś nazywać stekiem, czy coś nazywać omletem, czy coś nazywać jajecznicą. Albo... Czy schabowy jest tylko z tej części zwierzaczka. No właśnie, a z drugiej strony powiedziałaś, czy myślę, stojowe? Że ważną rzecz, że lubimy to, co znamy, i że jednak mamy pewnego rodzaju takie bukiety smakowe zakodowane. Tak, dlatego dobrze jest zacząć swoją przygodę z kuchnią wegańską właśnie od znanych potraw. A później, jak nauczymy się już tych nowych smaków, bo ona jednak troszkę zawsze będzie smakowała inaczej. Jednak ten jajecznica z kalafiora będzie troszkę inna. Aczkolwiek bardzo przypomina tą oryginalną. To już uczymy się czegoś nowego i tak krok po kroku okazuje się, że świat smaków jest bardzo bogaty i jedząc tylko mięso zamykamy się na tylko jeden określony smak.
No, jest to na pewno inspirujące i najróżniejsze twarogi i nabiał i omlety. No właśnie, bo jeszcze nie powiedziałam o mleku, że można w domu sobie z orzechów wycisnąć. Jest wtedy najlepsze na świecie. W ogóle nie porównywalne do żadnego innego. Tak? Z orzechów laskowych. Jezu, to jest bajka. To jest taki posmak Nutelli. Okej, okay, namaczasz orzechy? Namaczam orzech minimum 8 godzin. Może być dłużej, może być 12, może być nawet 24. Wtedy lepiej do lodówki, żeby nam nie fermentowały. Odcedzam, płuczę, zalewam wodą. 200 gramów orzechów, 1 litr wody. Blenduję tak, żeby były grudki. Przez gazę przecedzam. To, co ten biały płyn, który wylewam, no to jest mleko. A to, co zostaje, jest idealną masą na ciasteczka. To się nazywa okara? Nie wiem. Okej, okay, jest chyba jakaś specjalistyczna nazwa. Ja was chciałem bardzo serdecznie też zaprosić na część merytoryczną, bo już za moment dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Grzegorz Juszczyk będzie miał swój pierwszy wykład i oficjalne powitanie. My, mam nadzieję, spotkamy się jeszcze nie raz i nie dwa i może razem z wami będziemy pracowali nad nową formułą szkoły gastronomicznej. Zrobimy sobie dosłownie bardzo krótką przerwę, bo już za moment zaproszę was do kolejnej kulinarnej rundy. Tym razem Alicja Baska razem ze swoją koleżanką będą przygotowywały dania znowu w nurcie kuchni roślinnej, ale tym razem z zupełnie innej perspektywy. Także koniecznie bądźcie z nami, dosłownie moment przerwy i już za moment się widzimy. Tam wygląda bardzo smakowicie, ja chyba też do dziewczyn pójdę, żeby przynajmniej spróbować, co ugotowały. Ja cały czas się rozglądam za jakimś sztućcem, którym mógłbym tutaj spróbować. Szale gotowania. W ogóle się nie dziwię. Kochani, bardzo fajnie, że byliście z nami. Pamiętajcie, że będziemy tutaj jeszcze do godziny 15, co pół godziny. Mamy nowego mistrza, który będzie nam pokazywał najróżniejsze kombinacje w dużej mierze w duchu tej właśnie roślinnej kuchni. Także koniecznie z nami zostańcie i już za moment wracamy. Dzięki.